na imię miała Mistmain. Mistmain? Czy to nie ta stara pomarszczona czarownica z kwiatkiem? Tak, ale czy wiecie, że dawniej była najpiękniejszym jednorożcem w swojej krainie? Nie. A co się z nią stało? Otóż Mistmain była młodą, obiecującą czarownicą. Utalentowana, piękna i miła. Wszyscy ją kochali i tęsknili za nią, gdy wyjechała do szkoły magii. Pewnego dnia dowiedziała się, że jej najlepsza przyjaciółka, Sable Spirit, została cesarzową krainy. Mistmain nie mogła się doczekać powrotu do domu. Ale kiedy tam powróciła, nie mogła wprost uwierzyć w to, co zastała. Co tu się stało? To przez cesarzową. Każe wszystkim pracować dzień i noc w swoim pałacu. Nie mamy czasu na cokolwiek innego. To niemożliwe, ja ją znam. Nie postąpiłaby tak. Ale widok miasta mówił sam za siebie. Sable zabierała wszystkim kucykom wszystkie ładne rzeczy. Mistmain była pewna, że wydarzyło się coś, co doprowadziło do tej sytuacji. Ja też bym tak uważała, gdyby pewnego dnia któraś z was stała się zła. Tak, nie uwierzyłabym w to. No nie wiem, widziałam, co się z wami dzieje bez śniadania. To żarcik, ciekawe, co było dalej. To słuchaj uważnie. Mistmain poszła spotkać się z przyjaciółką. Sable? Czy to ty? Czyżbyś nie poznawała starej przyjaciółki? Nie poznaję. Moja przyjaciółka nie kazałaby poddanym harować przez cały dzień na rzecz tak głupiego jak pałac. Głupiego? Mój pałac to ucieleśnienie piękna. Każdy, kto go widzi, jest oszołomiony jego wspaniałością. Ale pod pięknem tego pałacu kryje się nieszczęście mieszkańców miasta. Piękno jest najważniejsze. Ty mnie tego nauczyłaś. Co? Zawsze byłaś najładniejsza. Poszłaś do najlepszej szkoły magii. Wszyscy za tobą tęsknili. Wszyscy cię kochali. Tak, byłam zazdrosna. Więc wykonałam zaklęcie, które miało mnie uczynić piękną. I widzisz, co się stało! Poprzysięgłam, że jeśli nie mogę mieć piękna, to je wezmę. Nie wybrano mnie na cesarzową. Ja to wzięłam. I nadal zamierzam brać sobie wszystko, co chcę. Nie pozwolę ci na to. Pozwolisz? Sable Spirit została pokonana i że to już koniec. Ale Mistmain postanowiła zrobić coś więcej. Piękno to nie wszystko. Lecz Mistmain wiedziała, że ono może dać kucykom radość. Poświęciła siebie, żeby przywrócić uśmiech na twarzach mieszkańców miasta. Również na twarzy Sable Spirit. Zrobiłaś to dla mnie? Pomimo, że byłam dla ciebie taka okrutna? Sable Spirit była tak wzruszona, że postanowiła całkowicie zmienić swoje postępowanie. Stała się władczynią pełną dobroci i współczucia. Mistmain zrezygnowała ze swego piękna fizycznego, lecz postanowiła poświęcić życie upiększaniu Equestrii. Za każdym razem, kiedy starasz się umilić komuś dzień, na przykład obdarowując go kwiatami, idziesz w ślady Mistmain.